Słońce nagle zgasło, wiatr w huraganie. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. Natomiast wszelkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Właśnie ten fragment listu do Efezjan jest hasłem przewodnim tegorocznego grobu w naszej parafii, w Konkatedrze. Grobu, który wykonała w tym roku młodzież. Bardzo się starali, by przedstawić nam pewne piękne i ciekawe treści i w taki sposób możemy na to spojrzeć. W tegorocznym grobie pańskim znajdziemy ciemne figury, które symbolizują grzech człowieka. A mówiąc o grzechu, myślimy także o naszych słabościach, o tym wszystkim, co prowadzi człowieka do upadku, o nieczystości, o jego pysze. Widzimy tutaj także figurę, która symbolizuje obżarstwo. Niektóre z tych figur są konkretnymi grzechami, w jakie tak łatwo upadamy. Niektóre natomiast są pewnym symbolem naszych słabości. Co jednak jest ciekawe, to widać w tych figurach pewną pustkę. To, że od Chrystusa chcą się oddalić, nie są w stanie przybliżyć się do Niego. Mają jakieś takie swoje cele, swoje upodobania, w które te figury wierzą. Są w pewnym sensie uosobieniem każdego człowieka. Możemy odnaleźć w nich siebie, ale z tego grobu płynie też piękny morał, który pokazuje nam, że Chrystus jest ponad to wszystko, że On zwyciężył śmierć i jako światło wchodzi w te wszelkie ciemności, ciemności piekieł, ale także ciemności życia każdego człowieka. Chce nas rozświetlić, chce być niczym ta monstrancja, która świeci i pokazuje nam drogę. Tegoroczny grób pański ma więc piękne przesłanie, dlatego zapraszamy, by przychodzić do naszego kościoła na chwilę refleksji, na chwilę adoracji, by spotkać się właśnie z tym Jezusem, który powstał z martwych i jest dla nas światłością. Jezu nasz, Zbawco świata, przez ile lat za nas konasz. Jezu nasz, Zbawco świata, przez ile lat będziesz konasz.